Na tym prostym teście chcielibyśmy pokazać Wam kwestię wyszukiwania prostego adresu w centrum dużego miasta. Obie nawigacje korzystają z map, z tym, że są to dwie różne mapy. W przypadku nawigacji Mio jest to mapa, która była opracowana przez wiele, wiele lat. Korzysta z danych Teleatlas. Teleatlas jest to firma, która dostarcza rozwiązania topograficzne i teleadresowe dla czołowych producentów nawigacji. Obok mamy tańszą nawigację, którą można dostać w internecie. Ona korzysta z OpenStreetMaps, czyli map ogólnodostępnych, i z tą jakością bywa różnie, szczególnie jeżeli chodzi o dane teleadresowe, czyli nazwy ulic i danych domów. Krótki test, wyszukamy adres w Warszawie, Racławicka 142, aby pokazać Wam, jak wygląda kwestia obsługi w przypadku jednej i drugiej nawigacji. Obie nawigacje uruchamiają się, w tej chwili startują mapy i uruchamiane są sensory GPS, które wychwytują satelitę. Jak widać, ta tańsza nawigacja faktycznie wystartowała odrobinę szybciej. Nawigacja nam tutaj podpowiada akurat w Warszawie numer 100. Jak widzicie, dostępne cyfry i kombinacje od razu się nam tutaj pojawiają. I tutaj już mamy opcję akurat w przypadku Mio wyznaczania trasy. Jak widać, ta tańsza nawigacja nie należy do prostych w obsłudze. To niestety jest właśnie kwestia tego, że widać, jak niektóre interfejsy współpracy z użytkownikiem czy wyszukiwania były tworzone latami na podstawie doświadczeń. Jak to wygląda w przypadku tych tanich nawigacji? Tutaj w przypadku tej tani szukamy numeru 142. O właśnie, to są tego rodzaju problemy. Nie do końca przemyślanym. Tak, są trzy racławickie, któreś jest 142. Ale pomyślmy, że jesteśmy w sytuacji, w której musimy szybko znaleźć ten numer. Trasa jest tutaj dosyć szybko wyznaczana, natomiast nie mamy takich możliwości jak w przypadku Mio. Mamy trasę najszybszą, ekonomiczną, najłatwiejszą i najkrótszą. Możemy sobie wybrać, podejrzeć akurat w tym wypadku, no nie jest to zbytnio skomplikowane. O, tutaj mamy najkrótszą z kolei, ona inaczej trochę przebiega. Ta nawigacja dodatkowo ma system TCN, czyli Traffic Management Control. To pozwala nam omijać korki, roboty drogowe, wypadki, które są drogą radiową, informacje o tym przesyłane do nawigacji i uwzględniane przy wyznaczaniu trasy. No, powiedzmy, że wybieramy sobie tutaj najszybszą. Jedziemy. Jak widzicie, na obu nawigacjach mapa niby ta sama, ale dokładnie tutaj nie widzicie dokładnie nazw ulic, tak jak tutaj są one czytelnie przedstawione. No, również przybliżanie, niestety. Obawiam się, że nie jest to takie proste. Nawet przy dużym przybliżeniu mapy są i nazwy ulic bardzo, bardzo małe. Nie jest to dopracowana mapa, nie jest to dobra mapa. Jeżeli chodzi o czytelność, w przypadku nawigacji Mio, jak widzicie, są wszystkie nazwy, nie trzeba nic przybliżać, nic oddalać. Jest nawet pokazany kierunek ruchu, więc to wszystko jest jak najbardziej czytelne. Dodatkowo mamy rozwinięcie menu, czyli mamy informację, o której dotrzemy, dany punkt, który sobie wyznaczyliśmy, ile trasa nam zabierze czasu, ile kilometrów i tak dalej, i tak dalej. Trzeba też pamiętać, że nawigacja Mio uczy się zachowań kierowcy, czyli jeżeli lubimy trasy szybkie, wyznaczy nam trasy szybkie, jeżeli lubimy jeździć trasami krótkimi, to takie nam będzie podpowiadać. Po prostu uczy się zachowań kierowcy.